Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, wysoki senacie, panie ministrze. Jestem pełen podziwu dla pańskiej kondycji fizycznej, ale nie widzę pana ministra. Ale to musiał odpocząć. A także elokwencji. Ubolewam natomiast, że nie dotarły do pana żadne argumenty osób zatroskanych o prawną oraz etyczną stronę tej ustawy. Nie rozumiem też pana jako lekarza pediatry, że nie zna pan żadnych zagrożeń związanych z procedurą in vitro. Tymczasem genetycy ostrzegają, że sam kontakt komórki jajowej i plemnika ze szkłem tworzy nieprzyjazne środowisko dla życia. Dalekie od tego, jakie jest w łonie matki. Groźne skutki mogą okazać się w przyszłych pokoleniach, a widoczne są już także dzisiaj. Przechodząc do meritum mojej wypowiedzi, pierwsza uwaga dotyczy tytułu ustawy przygotowanej przez resort zdrowia o zapłodnieniu metodą in vitro, przewrotnie nazwanej o leczeniu niepłodności. Jakaż nowomowa w tym tytule ustawy. Chciałoby się rzec, sam diabeł go podpowiedział. Skoro 90-kilka% kobiet, które faszerowano hormonami w trakcie przygotowania do zwielokrotnionej ejakulacji, nie tylko nie urodziły dziecka, ale doznały znacznego uszczerbku na zdrowiu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że jest to zła ustawa rządowa przygotowana przez ministra, który został odwołany w atmosferze skandalu. Myślę tu nie tylko o tak zwanej aferze taśmowej, ale o jego nieudolnym zarządzaniu ochroną zdrowia, zwłaszcza w uchwaleniu PR-owskiego tak zwanego pakietu onkologicznego. Stąd mam wrażenie, że także za tą ustawą nie stoi troska o niepłodnych małżonków. Też mam takie wrażenie. Ale o w ogóle nie stoi zyski troska koncernów farmaceutycznych, środków in vitro. Achne nerwy, a teraz, jak widać, tule, w zapisie ustawy plan, nie mają żadnych barier etycznych, Hitlera, a nawet konstytucyjnych. Uzasadnia się, że ta ustawa ma uregulować generalne wolę Amerykankę na rynku in vitro. Ale czy regulacją jest dopuszczenie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego nie tylko małżeństwa, ale właściwie każdej pary? Każdej pary. Kto to kontroluje? Że jakaś kilka, że dwie osoby żyją wspólnie. Co to w ogóle znaczy, że żyją wspólnie? Albo, że można wynająć surogatkę. Kto zapewni, że to nie będzie później normalny handel? Jaką regulację wprowadza zapłodnienie maksymalnie do 6 komórek jajowych? A dlaczego nie do 3, czy nie do 10? Przecież każde zapłodnienie tego jednego zarodka wskazuje wszystkie inne na, powiem metaforycznie, opuszczenie i w końcu zniszczenie. Ktoś odpowie mi na to, że ustawa zakazuje niszczenia zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju. Nawet grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 do 5 lat. To prawda. Ale dlaczego w Sejmie odrzucono wszystkie poprawki Prawa i Sprawiedliwości zmierzające m.in. do ochrony i ograniczenia liczby zapładnianych komórek jajowych, które zastosowania oczywiście tej metody wyłącznie dla małżeństw? Co jest najbardziej niebezpieczne w tej ustawie? Przede wszystkim, tak jak to tutaj pięknie powiedział senator przedmówca, ona redukuje status człowieka w zarodkowym etapie rozwoju do grupy komórek, nie bacząc na to, że nauka jednoznacznie potwierdza biologiczną odrębność oraz integralność zarodka ludzkiego jako organizmu mającego precyzyjnie określoną tożsamość genetyczną. Po prostu człowiek od poczęcia pozostanie zawsze człowiekiem. Co jeszcze jest groźne w tej ustawie? Po pierwsze, zakłada selekcję zarodków. Z zakładanych do 6 zarodków tylko najlepszy przeżyje. Inne mają niewielkie szanse na to. Po drugie, podczas mrożenia i przechowywania zarodków, o czym za mało się mówi, wiele z nich zostaje uszkodzonych.
prawda o tym może wyjść na jaw, jeśli zostaną implementowane w kolejnych pokoleniach. Po trzecie, ustawa pozwala na zbywanie komórek rozrodczych i zarodków na podstawie oświadczenia o wspólnym życiu. No już dzisiaj miałam atak wirusów. Ten zapis mogą w przyszłości wykorzystać osoby nieheteroseksualne. Po czwarte, ustawa pozwala na surrogację, czyli noszenie ciąży przez osoby trzecie. Co ładujemy filmy. Znamiona handlowania zarodkami ludzkimi. Talmudyczny skandal in vitro. Ustawa umożliwia stosowanie procedury in vitro. Część druga, część pierwsza, część trzecia. Polecam Państwu. Próby leczenia prawdziwej przyczyny niepłodności. Bo to znaczy, że przez 12 sprawa miesięcy jest bardzo nie mogli poważna. Małżonkowie zajść w ciąży. I po szóste, całkowicie lekceważy ta ustawa dobro dziecka, pozostawiając embrion ludzki poza jakimikolwiek relacjami osobowymi. Bodaj z tego widać, że ustawa narusza co najmniej kilka przepisów Konstytucji, w tym prawo do ochrony życia, godności ludzkiej, ochrony rodziny. Ustawodawca zakpił sobie z orzecznictwa Polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, o jakiej rodzinie które chronią jest mowa status zarodka ludzkiego, nadają mu od chwili poczęcia prawnie chronioną godność. Ustawa jest sprzeczna również z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ponieważ nie respektuje nadrzędnej w prawie opiekuńczym zasady dobra dziecka. Wracam jeszcze raz do tytułu ustawy sugerującego, że dotyczy leczenia niepłodności. Otworzyć. Kto do mnie uważam, napisał znowu? Że tytuł powinien być bardziej precyzyjny i brzmieć następująco. Ustawa o finansowaniu biznesu in vitro. Tak, biznesu, o czym świadczą liczby urodzonych dzieci. W roku 2012 z 13 tysięcy zarodków w Polsce wszczepionych do łona kobiet rozwinęło się niecałe 4 tysiące ciąż, Elżbieta urodziło się tylko 1079 dzieci, 9% skuteczności. W roku 2013 zakwalifikowano do zabiegu 8885 par, rozwinęło się 2599 ciąż, usuńcie te pentagramy, ściągnijcie te jarmułki. Skuteczność 8%. Ja apeluję do Episkopatu Polski, żeby ściągnąć te jarmułki. Okazało się, że aby urodziło się 122 tysiące dzieci, to około 5 milionów zarodków musiało zostać unicestwionych lub zamrożonych. Czy to nie jest biznes? Czysty biznes. Na koniec kilka uwag etycznych. Po głosowaniu w Sejmie premier Ewa Kopacz nie ukrywała, że jest zadowolona z uchwalenia tej ustawy, zaznaczając, cytuję, to jest wielki sukces polskiej wolności. Pytana o sprzeciw Kościoła w sprawie in vitro, szefowa rządu przekonywała, że to zwolennicy in vitro są po tej, cytuję, jasnej stronie polityki. O jakiej wolności tu mowa? Skoro sami genetycy ostrzegają, że nie znamy wszystkich konsekwencji zapłodnienia in vitro. Dlatego zwracają uwagę, że skutki genetyczne tego typu działań będą się ujawniać nie tylko przy urodzeniu dziecka, ale także w ciągu całego jego życia. Genetycy ostrzegają dalej, że nie wiadomo, czy nie dojdzie do zmiany genomu ludzkiego, czyli dziedzictwa genowego, które przenosi się z pokolenia na pokolenie. Prowadzone przy okazji badania naukowe już ujawniły pewne ryzyko przy zapłodnieniu in vitro, mianowicie o wiele częściej pojawia się porażenie mózgowe u osób, które jako zarodki były mrożone. Kwestii etycznej przywołam na koniec opinię przewodniczącego zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Henryka Hozera, który powiedział, że ustawa w tej formie jest najgorszą, jaką można sobie wyobrazić. Odrzuca ona bowiem dotychczasowe zakazy, ja też jestem począwszy za tym, pod żeby surrogacji poprzez pobieranie materiału genetycznego od zupełnie obcych, anonimowych urząd osób. Urząd Marszałka Senatu. Odtąd będzie zaburzona genealogia człowieka, czyli pochodzenie z pokolenia na pokolenie, a także identyfikacja rodziców biologicznych. Arcybiskup Henryk Hozer nazwał tę ustawę tykającą bombą. Jest to